Wczoraj widzieliśmy tego czarno-białego. To prawda, potwierdziła babcia. Ja też widziałam tę kotkę. Przypominała mi trochę kota, którego miałam jako mała dziewczynka. Nazywał się Puszek. Kotka miała na czubku ogona charakterystyczną białą plamkę. Następnego ranka dzieci spóźniły się do szkoły, ponieważ Witek wylał połowę płatków z mlekiem na swój szkolny mundurek. Nie było więc też czasu na przystanek i zabawę z kotkami. W drodze do szkoły Lena spojrzała z nadzieją w głąb alejki, ale nie dostrzegła nawet cienia kociego wąsika. Wyobrażała sobie, że wszystkie kociaki wylegują się w swoim przytulnym starym pudle. No, super było, naprawdę. Widziałaś, jaka jest różnica, nie? No. Generalnie wydaje mi się, że dzień zaczyna, powinien zacząć się od takiej prośby o te wszystkie potrzebne łaski, właśnie o tą odwagę, o cierpliwość. Ja bym nawet powiedziała bardziej cierpliwość czasami, jeśli chodzi o matki, niż odwagę, niż cokolwiek innego. I bez tej łaski właśnie to nie pójdziemy za daleko. Naprawdę, to jest jakby na fundamencie modlitwy można zbudować się, tak? I potem jakby człowiek idzie i nawet się zastanawia, jak to w ogóle możliwe, że się tak zachowałam, że tak byłem właśnie taki odważny, nie? Więc wydaje mi się, że to po prostu trzeba sobie trochę wymodlić. Człowiek powinien tak swoje życie budować, aby ciągle iść. Tak ustawiać to wszystko w sobie i wokół siebie, aby miał przekonanie, że cel, który wybrał, jest możliwy do osiągnięcia, a jednocześnie, aby nigdy do niego nie dotarł. I to szczęście jest w tej drodze, która jest pewna, no bo wierzę, że dojdę, ale jednocześnie nie dochodzę. I tak mi się wydaje, że podobnie jest z Jezusem Chrystusem, jako drogą i celem. Wiem, że dojdę, ale to ciężka droga, prawda? A nie jest za darmo, jak w górach. Naprawdę trzeba się namęczyć i często zrezygnować z własnego lenistwa, z różnych takich przypadłości egoistycznych, związanych z człowiekiem i z jego wygodnictwem. No ale on tam czeka. To jest ten szczyt, to jest ten cel. Adorujemy Chrystusa, dlatego że nam jest to potrzebne. Pan Bóg rzeczywiście nie potrzebuje, tak w cudzysłowie trochę to ujmując, nie potrzebuje ludzkiej czci. On jest pełnią. Natomiast ponieważ my wchodzimy w relacje z Bogiem i wiemy, że Bóg jest miłością, więc Bóg pragnie obdarzać nas tą swoją miłością, więc można powiedzieć, że z jednej strony jest nam to potrzebne, ale z drugiej strony też gdzieś czujemy, że Pan Bóg pragnie naszej miłości, że On pragnie się nią dzielić. On ją objawił na krzyżu i prawdopodobnie, mówiąc tak po ludzku, zasmuca go ten brak wzajemności. Więc to jest trochę taka transakcja wymienna, ale ona jest zawsze jednostronna, można powiedzieć, że mnie stworzył, że dał mi matkę, która pozwoliła mi się narodzić, że od samego początku nade mną czuwał,
widzę, po czasie zobaczyłam, jak wiele wspaniałych darów otrzymałam, jak był hojny. I już nie potrafię żyć bez Pana Boga, wiedząc to wszystko. A poza tym przez tyle lat żyłam bez Niego i taka byłam nieszczęśliwa. A teraz żyjąc blisko, nawet doświadczając bardzo trudnych sytuacji w swoim życiu, wiem, że Pan Bóg mi pragnie dla mnie szczęścia. Jak moje dzieci były małe, to ciągle na nie patrzyłam, zwłaszcza jak spały. I w pewnym momencie tak dotarło do mnie, że to jest właśnie taka adoracja, która się podoba Panu Bogu, czyli takie patrzenie na Niego w zachwycie. Naprawdę nic nie trzeba robić, tylko patrzeć na Boga właśnie w takim zachwycie. I zawsze jak mam problem, bo rzeczywiście adoracja nie jest prosta, nie jest łatwa, ale jak przychodzi takie właśnie jakieś znużenie, jakieś zmęczenie, to przypominam sobie właśnie, jak patrzyłam na swoje dzieci, jak byłam zachwycona samym faktem, że są. Jak widziałam to piękno w tych dzieciach, to takie też piękno, takie Boże piękno. No i właśnie to mi pozwala, i być może matkom jest łatwiej adorować Pana Jezusa w Najświętszy Sakrament, właśnie mając tę radość w patrzeniu na swoje dzieci. Że to jest jakaś taka forma adoracji, że można to przenieść. Pamiętam jako dziecko, kiedy kapłan wychodził na ulicę z wiatykiem. Szedł z Najświętszym Sakramentem do kogoś chorego, do kogoś umierającego. Pewnie ostatnie namaszczenie. Pamiętam, jak na ulicy ludzie klękali. Szedł Chrystus. Ministrant dzwonił, poszedł przed nim w komży, a oni klękali. Mężczyźni zdejmowali czapki. Było to takie piękne, niezwykłe. Dzisiaj tego kompletnie nie ma.
25 grudnia upadła hostia konsekrowana na chodnik, ponieważ kapłan, który udzielał komunii świętej, ksiądz, po prostu był chory, nie miał czucia w palcach i dlatego, kiedy chciał udzielić komunii świętej ministrantowi, jakby widok był zasłonięty, no i był przekonany, że już hostia spoczęła na języku, nie spoczęła i po prostu ona upadła na ziemię. Oczywiście zaraz ją podjął z ziemi, i ponieważ ona też była zanurzona w krwi pańskiej, dlatego bał się, że coś tam się do niej już przykleiło i nie chciał jej ponownie udzielić. Stąd też podjął decyzję, że włoży tę hostię do wody. Mieliśmy w tej chwili taki stary, nieużywany kielich. Tam wlali ministranci wodę, no i złożyliśmy tę hostię w wodzie w tabernakulum i czekaliśmy na rozpuszczenie. Wykonano dwie amplifikacje i dwie izolacje, jakby potwierdzając, że ten materiał jest pochodzenia ludzkiego. Natomiast w badaniach mikrobiologicznych ponad wszelką wątpliwość wykluczono, że przemieniona część jest jakąkolwiek kolonią bakteryjną czy grzybiczą. Mówiąc krótko, zmieniona część hostii nie jest kolonią bakteryjną, nie jest kolonią grzybiczą, jest tkanką, ta tkanka to tkanka mięśnia serca, a badanie DNA dwukrotnie potwierdza, że pochodzenia ludzkiego. Światło wyeksponowało cechy tkankowe i nie tylko, stwierdzono, że jest to tkanka mięśnia serca w czasie agonii, to znaczy ma cechy tkanki takie, jakie występują, to nie jest objaw patognomiczny, ale takie, jakie występują w mięśniu serca w czasie agonii. Całe wydarzenie może bardziej mami coś uświadomić, żeby moją jeszcze wiarę pogłębić, tak? Uświadomić. Chyba właśnie problem mamy ze świadomością, z kim mamy do czynienia w czasie mszy świętej. Co to w ogóle jest sama msza święta, jak w sobie zawiera tajemnicę, przecież to jest. Przecież Kościół od dawien dawna mówi, że właściwie najświętsza ofiara, msza święta, no, czy jak tam właśnie te są różne określenia, że Kościół żyje dzięki Eucharystii, to jest jakby podtrzymywane przy życiu. Nie? To jest ten pokarm, tak? Dosłownie pokarm, który umacnia Kościół. Tam, gdzie nie ma mszy świętej, tam Kościół umiera. Bo to jest historia, która bardzo zmieniła moje życie. Tak? I nie tak może zewnętrznie, tak? Bo nie jestem ani bogatsza, ani młodsza, ani piękniejsza. Mieszkam w tym samym domu, pracuję w tym samym miejscu. Pozornie zajmuję się tym samym. Ale to wszystko ma smak. Całe zdarzenie ma związek, ścisły związek z Maryją, a może nawet bardziej powiem z objawieniami fatimskimi, bo może tak nawet ośmielę się wysunąć taką tezę, albo hipotezę, może bardziej tezę. Dlaczego? Ponieważ odkryliśmy przebarwienie w pierwszą sobotę miesiąca na mszy świętej, właśnie wynagradzającej, według tradycji fatimskiej. To było 4 stycznia 2014 roku. Natomiast pozostały fragment hostii, który nam pozostał, tak, został oddany do publicznego kultu 2 lipca 2016 roku. Ja się dopiero po 2 miesiącach zorientowałam, że to też była pierwsza sobota miesiąca. I my wiemy, że przypadki są tylko w gramatyce, dla Pana Boga przypadków nie ma. Ale co jest też charakterystyczne, że nie spotkałam osoby, która by wobec tego problemu, nazwijmy, zawodowego, czy zlecenia zawodowego, była obojętna, albo wzbudzało to podziw na tak, albo irytację na nie. Myśląc o cudach eucharystycznych, bardzo często się mówi o tym, że one się jakby pojawiają w sytuacjach, gdy podważa się tą prawdę teologiczną, że Pan Bóg jest obecny w sakramencie ołtarza. Ale jeśli chodzi o nasze tutaj polskie podwórko, to czy nie możemy powiedzieć, że właśnie gdzieś odchodzimy od tego Kościoła po cichu? Że to nie jest taka jawna walka, powiedzmy, nawet z tą prawdą, tylko że gdzieś tracimy tą wiarę i Pan Bóg właśnie też domaga się od nas jakiegoś pragnie wzmocnić tą naszą wiarę i domaga się jakiejś naszej odpowiedzi. Czy możemy tak to... Kiedyś jak właśnie byłem zaproszony do parafii francuskich i właśnie jedna pani w jednej z parafii zapytała mnie, a dlaczego na przykład takie dwa zdarzenia stały się w Sokółce i w Legnicy w takiej krótkiej odległości. Oczywiście przez mój patriotyzm, no jakby nie powiedziałem to, co myślę, tak, jakby tutaj no tak trochę dałem taką odpowiedź trochę zdawkową, ale w moim odczuciu
Pan Bóg nam wysłał dwa jasne ostrzeżenia, tak? Że jesteśmy na jakimś zakręcie. Jakimś zakręcie dziejowym, nie? Proszę mi uwierzyć, gdziekolwiek nie byłem, na Zachodzie, w Niemczech, w Anglii, we Francji, we Włoszech, wielu katolików kochających Kościół widzą, jeszcze tutaj patrzą w Polskę jako kraj katolicki. I oni wielu właśnie, wierzę takich właśnie głosów na Zachodzie, Polacy, trzymajcie się. Jakby powiedzieli nam, jakby powiedzieli w podtekście, między wierszami, trzymajcie się, bo jesteście naszą ostatnią nadzieją. Kiedy przyszłam i pierwszy raz spojrzałam na cudowną hostię w relikwiarzu, to miałam właśnie taką pewność, że Pan Bóg mnie kocha. To jest takie pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, że właśnie nie bez powodu jest to sakrament miłości, nie bez powodu w cudownej hostii objawia nam się konające serce, bo właśnie to jest ta miłość, którą Pan Bóg chce nam objawiać w ten sposób. Thank you.
Strach był naturalną reakcją, ponieważ nic nie wiedzieliśmy na temat zarazy z Chin. Do naszej świadomości dostarczane były takie obrazy katastroficzne z Wuhan. Choroba była nieokreślona w żaden sposób. W związku z tym wszyscy się przestraszyli. Myślę, że wszyscy się przestraszyli. Myślę, że ten strach był całkowicie naturalny. Ponieważ ja codziennie chodzę do kościoła, jakoś nie miałam problemu z tym, żeby pójść do kościoła. Zupełnie mnie to nie odstraszało. Poza tym miałam trochę taką przekorną naturę, więc stwierdziłam, że jak mogę się zarazić w kościele, jak naprawdę tych ludzi już do tego kościoła zaczęło chodzić wtedy bardzo niewielka ilość. Więc nie miałam z tym problemu zupełnie. To mnie w żaden sposób nie odstraszało. Wręcz przeciwnie, nawet uważałam, że to jest miejsce właśnie na ten czas. Że Kościół zawsze jest takim źródłem nadziei. Jeśli się czegoś obawiamy i coś jest dla nas trudne, no to ja mam taki odruch, żeby właśnie iść od razu do Kościoła i gdzieś to przeżywać wspólnie z Panem Bogiem. Jak to Kościół? Taki sojusz władzy i Kościoła w tej kwestii, to gdzie się schować? Tak, wtedy w stanie wojennym, tamtym, w latach 80. wieku XX, myśmy się ukrywali w kościele, także my, artyści. Mój teatr przez 2 lata działał przy kościele, klasztorze Ojców Filipinów w Tarnowie. Ale gdzie się ukryć teraz, kiedy drzwi kościołów są zamykane? Gdzie ukryć ma się człowiek ze swoim bólem, ze swoimi zwątpieniami, z rozdarciem wewnętrznym, które jest naturalne w takich sytuacjach dziejowych? Co ma z sobą zrobić? Kiedy do kościoła wpuszcza się tylko kilka osób? Kiedy klękasz do konfesjonału mówi do ciebie: załóż maseczkę? No i kościoły były zamknięte. I to jest coś niezwykłego, coś wyjątkowego i myślę na miarę 2000 lat istnienia chrześcijaństwa. Kiedy pierwszy raz usłyszałam o tym, że komunia powinna być przyjmowana na rękę z racji mniejszego ryzyka zachorowania, no to dla mnie to był w ogóle jakiś absurdalny argument, że można się zarazić przez przyjmowanie w tradycyjny sposób Komunii Świętej. Ja nie twierdzę, że to nie jest możliwe, tylko jakby przyjęcie takiej optyki było jakimś dla mnie takim absurdem. Pamiętam, że pierwszy raz takie doświadczenie miało miejsce w mojej historii u dominikanów w Krakowie, kiedy starszy dominikanin oficjalnie ogłosił, że komunia będzie rozdawana tylko i wyłącznie na rękę, zgodnie z zarządzeniem episkopatu. No i ja dopytałam jeszcze sędziwego dominikanina, czy to jest prawda. Otrzymałam informację, że to jest prawda, co się okazało potem nieprawdą. No i ja nie przyjęłam wtedy tej Komunii Świętej. Jeśli mam być szczera, to przepłakałam moment przyjęcia, czy w którym mogłabym przyjąć Komunię Świętą. Było dla mnie coś, czego nie mogę uczynić. Takie miałam wewnętrzne przekonanie, że to by było jakąś taką dla mnie przekroczeniem pewnej granicy, której się przekraczać nie wolno. Dla mnie osobiście jedynym godnym sposobem przyjęcia Komunii Świętej jest uklęknięcie i przyjęcie jej bezpośrednio do ust, ponieważ największym wyrazem człowieczeństwa jest to, że stworzenie potrafi uklęknąć przed swoim stworzycielem. To dla mnie naturalne, że klękam przed tabernakulą, kiedy przychodzę, że klękam na 2 kolana, kiedy jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Tak zostałem ukształtowany, wychowany i tak po prostu robię. Zresztą przypominają o tym pieśni, które śpiewam w kościele. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Bo jest to Bóg, prawda? To nie jest ktoś, kto jest na tym samym poziomie jak ja.
tylko no, wyżej jest to Bóg. Więc największa część przyjmowania Go jest tylko i wyłącznie na kolana i do ust. Trzy razy miałam sytuację, kiedy ten sam ksiądz odmówił mi przyjęcia Jezusa w preferowanej przeze mnie formie. Usłyszałem od księdza stanowcze ręka. Kapłan w tym momencie powiedział mi coś takiego, że komunii udzielają tylko i wyłącznie na dłoń. Zdziwiony, na spokojnie wytłumaczyłem, że chcę przyjąć komunię świętą do ust. W odpowiedzi usłyszałem kolejny raz, jeszcze bardziej stanowcze, ręka. Trzeci raz nawet był krótki dialog, powiedziałam nie do ust, więc ksiądz pokazał mi palcem, gdzie się mam udać. I powiedziałam, że już tam nie pójdę. Więcej do tego kościoła już nie poszedłem. W 2020 roku, w związku z pojawieniem się tak zwanej pandemii COVID-19, próbowano przy okazji rzekomego zastosowania przepisów sanitarnych wprowadzić praktykę komunii na rękę w polskim kościele. Ja, często bywając za granicą, też już byłem świadkiem różnorakich nadużyć związanych z tą formą przyjmowania ciała Pana Jezusa. I wiedziałem, że to jest niejednokrotnie okazja wręcz do profanacji, do znieważenia Najświętszego Sakramentu. Stąd, widząc co się zaczyna dziać w różnych kościołach w Polsce, postanowiliśmy właśnie zorganizować tą kampanię Stop Komunii Świętej na rękę w obronie właśnie czci dla Najświętszego Sakramentu. Jeśli uświadomimy sobie i uwierzymy, że faktycznie, realnie obecny jest sam Pan Jezus, Bóg, prawdziwy Bóg, w tym Najświętszym Sakramencie, w tym chlebie konsekrowanym, który już po konsekracji jest ciałem, prawdziwym ciałem Pana Jezusa, i w tej konsekrowanym winie, która już nie jest winem, ale prawdziwie jest krwią Chrystusa, jeżeli uświadomimy sobie, że w tych najdrobniejszych cząstkach jest obecny cały Pan Jezus z duszą i ciałem, to musimy przyjąć, że tak jak traktujemy całą hostię z największą czcią, albo tak jak traktować powinniśmy i tak jak traktujemy to wino, które jest w kielichu, tak też powinniśmy się odnosić do najdrobniejszych cząstek tej konsekrowanej hostii, która jest ciałem Pana Jezusa. Ten pietyzm, z jakim Kościół podchodził od wieków i stale pracował na tym, aby z jak największą troską podchodzić do tych wszystkich drobinek konsekrowanych, do całej hostii, do tych drobinek, dlatego że w tym jest cała żywa i prawdziwa wiara w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nikt jakichś takich badań statystycznych nie prowadził, natomiast z tego, co obserwujemy, to jednak ta ofensywa z tą praktyką jednak została w jakiś sposób zatrzymana. I z tego, co się da zaobserwować, no wraca też tradycyjna forma właśnie przyjmowania komunii do ust. Chyba że gdzieś tam w parafiach ktoś na siłę cały czas utrzymuje to, że jest komunia na rękę. Skoro ten kawałek chleba konsekrowanego, tę prawdziwą, to prawdziwe ciało umieszczamy w monstrancjach i czcimy je i wynosimy i stawiamy na ołtarzach i klękamy przed tym Najświętszym Sakramentem. I przynajmniej tak robiliśmy, prawda? Skoro oddawaliśmy to i oddajemy stale w kościołach cześć, wynosząc na wysoko na ołtarzem, wysoko nad ołtarz nawet, prawda? To znaczy, że winniśmy najwyższą cześć i to w gestach, w zachowaniu, w liturgii zostało oddane, w tej odwiecznej liturgii kościoła. Została oddana ta troska. To, co wyróżnia szczególnie Kościół katolicki od innych religii, od innych wyznań, to, że w każdym kościele, w tabernakulum znajduje się Bóg żywy i tego się musimy trzymać i tej wiary nie możemy zatracić. Więc wszelkie formy obniżania tej czci skutkują tym, że również wiara w tą realną obecność Pana Jezusa zanika.
kapłan, który za moment będzie puryfikował patenę, czy za kilka chwil, udziela komunii świętej wiernym na rękę, na której to ręce to ciało pańskie będzie spoczywało dokładnie tak, jak na tej patenie. Tak? I teraz kilkudziesięciu, kilkuset osobom, ich ręce były patenami, de facto patenami dla tego ciała pańskiego. I oni bezrefleksyjnie wzięli ciało pańskie na rękę, spożyli je, ale ich ręki już nikt nie puryfikuje. Kapłan wraca do ołtarza i puryfikuje patenę. Tak, ma szansę oczyścić tą patenę, właśnie puryfikować tych cząstek najdrobniejszych, tak żeby one nie uległy żadnemu zbezcześczeniu i sprofanowaniu. A ci wierni wracają z tą ręką i co z nią robią? Przyjrzyjcie się Państwo, co dzieje się z rękami tych, którzy przyjmują Komunię Świętą na rękę. Kto te ręce puryfikował? Znajoma opowiada o pewnym małżeństwie, mi opowiadała, małżeństwo katolika z protestantką. No, dziecko jest wychowywane w ten sposób, że czasami idą na mszę świętą do kościoła, czasami na nabożeństwo do zboru protestanckiego. I co jest ciekawe, właśnie sam ten fakt, prawda, klękania, przyklękania jeszcze przed Najświętszym Sakramentem. Dziecko pyta, dlaczego. Babcia tłumaczy, tam jest Pan Jezus, prawda? I to dziecko, to jest paradoks, to jest dziecko kilka lat. Kilka lat dochodzi do wniosku, że ten kościół od tatusia, prawda, on jest lepszy, bo tam Pan Jezus jest. Bo tam jest Pan Jezus. Według prawa ustanowionego przez naszych biskupów obie formy są dopuszczalne. Problem jest inny. Że to prawo, ono nie idzie, ono nie wynika, ono nie wyłania się z dogmatu o Najświętszej Eucharystii, z prawdy objawionej o tym, czym jest Najświętsza Eucharystia, prawda? O tym, że w każdej najmniejszej cząstce jest obecny prawdziwy i cały Chrystus, prawda? Więc jeżeli to nie idzie w spójności, no to tak naprawdę przepis no wychodzi naprzeciw wrażliwości ludzkiej albo strachowi ludzkiemu przed jakimś zarażeniem, prawda? Natomiast... I każdy krok dalej to upraszcza. Ale już sama ta logika jest zła, bo jeżeli my, prawda, mówimy, że należy każdemu katolikowi udzielić komunię w taki sposób, w jaki on sobie życzy i do jakiego składnia go jego wrażliwość, no to tej centrum staje się wrażliwość. Nie do końca. Oczywiście. Nie jeden raz. Ja się z tym zetknąłem, bo ja sobie bym życzył na kolanach, aha, a kapłan mnie ominie. To już jest jeszcze inna kwestia, prawda? Bo to jest, tak. to już jest skandal, ale nawet jeżeli my mówimy, że kapłan ma udzielić tak, jak sobie życzy wierny, no to proszę zwrócić uwagę, że tutaj subiektywne odczucie wiernego staje się wyznacznikiem praktyki. Czyli ja jako, prawda, załóżmy, gdybym był świeckim, podchodzę do komunii, mam być zadowolony, że ja przyjąłem tak, jak moje serce mi dyktuje, ale tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o Chrystusa. Że kapłani czasami odmawiają, że to się zdarza, w wielu miejscach mieliśmy to przeżyłem. Że ktoś, prawda, upadł na kolana, chciał przyjąć Najświętszy Sakrament i został pominięty. No to
No właściwie brak słów. Brak słów. Bardzo często taki argument się słyszy z tej drugiej strony, no bo ktoś, prawda, manifestuje jakąś tą wewnętrzną postawę. Czyli ci ludzie nie potrafią już zdać sobie sprawy, że ktoś może naprawdę tutaj uwielbiać Chrystusa, tylko jego wewnętrzna postawa, którą on manifestuje. Już jest tak skrzywione, prawda, to myślenie i ukierunkowane na jakiś taki subiektywizm, że ktoś sobie nie potrafi wyobrazić innej perspektywy, że to ze względu na Chrystusa. Często zarzuca się... Czyli nie ma prawa wierzyć. Często tak, zarzuca się rytualizm, prawda, że ktoś przywiązany jest do formy, do jakiegoś zewnętrznego rytuału. No a ja sam znam wiele takich osób, które nigdy nie ośmielą się, przyjąć Chrystusa na rękę ze względu na to, że oni naprawdę kochają i wiedzą, że to jest Pan i Król i przed Nim trzeba upaść na kolana i jest tak czysty, tak boski, prawda, że inaczej sobie nie wyobrażają. To właśnie tradycja, a głównie msza święta, jest kluczem do tego, żeby Najświętszy Sakrament był tam, gdzie być powinien, również w duszy człowieka. Niewątpliwie. Zepsute środowiska, jak na przykład satanistyczne, że w nich jednak tli się ta świadomość, że rzeczywiście to jest prawdziwy Bóg, którego chcą sprofanować, prawda? Tak. Nie dokonają profanacji na niekonsekrowanej hostii, prawda? A katolik wierzący lekceważy to, prawda? Nie dostrzega tego, prawda? Kupa roboty przed nami, ojcze. No tak. Dużo mamy do zrobienia. No ale to ważna robota i dobra chyba. No bo tu jest się kryje sedno. Pamiętam, że w trakcie rozmowy mówiłem coś o rozkroku, o tym, że nie da się połączyć wiary prawdziwej opartej na tradycji, na symbolice tradycyjnej, która honoruje boskość Chrystusa, świętość. I nie da się jej połączyć z tym upodobaniem człowieczym, z tym sprzyjaniem ludzkiej pysze. Czy on da radę? Ja się będę o to modlił. Dobrze poznać takiego człowieka. Tacy kapłani, zakonnicy, mający świadomość tego, po co są i co wynika z powołania, są więcej niż potrzebni. Czarny las ma wiele strasznych niespodzianek, choćby takich jak na tym fresku, od którego zaczęliśmy wizytę. Ten przerażający smok z wielkimi zębami, który czyha na nas, czyha na Kościół Święty i czyha na nasze dusze. Niby kolorowy, ale przecież bandycko-złowieszczy. No tak jak świat. I ta świadomość, że możemy wygrać, że wygramy, bo jest nam to obiecane i że jest Matka Boża, która rozdepcze łeb tego potwora. No ale po to, żeby to się stało w każdym z nas, bo w każdym z nas musi rozdeptać, to musimy wierzyć. A żeby wierzyć, musimy wrócić do sedna. Musimy uklęknąć przed tabernakulu i długo, długo się modlić do tego, co w tym tabernakulum jest istotą naszej wiary, czyli do tego, że tam jest Chrystus, czyli tam jest Bóg.